Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj przychodzę z waszą ulubioną serią, czyli z Q&A. Żartowałam oczywiście z tym ulubionym, bo wszyscy piszecie, że... O Jezus, ile jeszcze będziecie nagrywać takich samych odcinków? Ile razy jeszcze będziecie odpowiadać na te same pytania? Ja bardzo lubię te odcinki, poza tym weszłam sobie ostatnio na mój kanał i ostatni raz Q&A to ja robiłam jeszcze w domu ekipy, jeden. Tak, bo wcześniej jak nagrywałam tutaj odcinek taki z takim opowiadaniem, to wcale nie był Q&A. No ale nieważne, w każdym razie wydaje mi się, że mam bardzo fajne pytania na takie, na które jeszcze nie odpowiadałam, więc zostań do końca, jeżeli jesteś ciekawy odpowiedzi, a jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej takich odcinków, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i subskrypcję, żeby być ze wszystkim na bieżąco. Pytań mamy sporo, chyba aż ponad 20, ale serio starałam się wybierać takie, na które jeszcze w ogóle nigdy nie odpowiadałam i takie, które mają głębszy sens niż na przykład ile masz lat, albo ile masz wzrostu, albo miałeś już swój pierwszy okres. Przechodzimy do pierwszego pytania, jakim jest? Czy Patecki jest jeszcze w ekipie? Tak, Patecki jest jeszcze w ekipie i właśnie zastanawiałam się, dlaczego zadawaliście w ogóle takie pytanie, nie? Ale w sumie nie ma się co dziwić, Patet ostatnio na kanale się pojawiał, na kanałach ogólnie wszystkich, pojawił się dużo rzadziej, ale sami wiecie jak to jest, jest wrzesień, jest październik, szkoła się zaczęła, wy też sami macie teraz mniej czasu i tak samo jest z Patetem, który w sumie jako jedyny z nas studiuje. Werka chyba teraz jeszcze wróciła na studia, ale w sumie szczerze mówiąc nie wiem, jak jej to tam idzie. W każdym razie wiem, że Patet do tego podchodzi bardzo na poważnie i no jednak stara się być na tych wszystkich wykładach, zajęciach, cokolwiek on tam ma. Ile starszy maksymalnie może być chłopak w związku z twojego punktu widzenia? Ja jestem najgorszą osobą, jeżeli chodzi o jakieś takie, ile ktoś może być starszy, bo mój każdy chłopak miał ich aż 3. Był ode mnie młodszy. Dwóch było ode mnie młodszy o rok i Mikołaj był ode mnie młodszy o 2 lata. I ja jakoś tak zawsze byłam taka, że wolałam chyba młodszych. W sumie nigdy nie spotykałam się chyba ze starszym chłopakiem, no ale ja też byłam przez całe życie w związku, więc jakby no tutaj nie mam dużego pola do popisu. W każdym razie jakoś mam tak, że jako ja nie wyobrażam sobie być w związku z jakimś starszym chłopakiem. W sensie ja się wewnętrznie czuję jeszcze takim dzieckiem. Myślę, że wolałabym, jakby to był chłopak taki w moim wieku, albo nie wiem, może rok starszy, ale wiadomo, że tam nie można tak przewidzieć, bo może się okazać nagle, że poznam jakiegoś chłopaka, który ma, nie wiem, 25 lat, czy nawet więcej i stwierdzę, że o, to jest właśnie, to ma być moim przyszłym mężem, więc no, taka jest moja odpowiedź. Kolejne pytanie to również o chłopaka. Czy zwykły chłopak ma u ciebie szansę, czy patrzysz tylko za kimś, kto jest znany? Nie patrzę na to, czy ktoś jest znany, czy nie. Ja też nikogo sobie teraz tak jakby na siłę nie szukam i nigdy sobie nikogo na siłę nie szukałam, więc nie wiem, nie zakładam, że to będzie ktoś znany, że to będzie ktoś nieznany. Także no, zwykły chłopak też ma u mnie szansę. A powiem wam co więcej, że w sumie bardzo fajnie się rozmawia z osobami, które nie wiedzą, kim jesteś czasem. Wiadomo, że to ma swoje plusy i minusy, bo załóżmy osoba, która też jest znana, siedzi na przykład w tym środowisku YouTube'owym, Instagramowym i tak dalej, to ona trochę tak czai bazę, więc mamy też z nim dużo tematów do rozmowy, ale na przykład z mojego takiego doświadczenia, nazwijmy to doświadczeniem, gdzie spotykałam się z jakimiś chłopakami, to oboje byli tacy, że nie za bardzo mnie znali i tak nie patrzyli na to, że o, murcik z ekipy i wtedy tak bardziej, wiecie, możecie opowiedzieć komuś o sobie, o tym, co robicie, no i jest w sumie spoko. Czy będziesz brać jakieś autko w niedalekiej przyszłości? To już nawet wygadałam się trochę na streamie, że ja mam w planach wziąć samochód. Mówiłam wam już od dawna, że mnie wkurza jeżdżenie ciągłe jeżdżenie taksówkami, zwłaszcza, że my teraz mieszkamy trochę na takim zadupiu. I nawet o taksówki czasem tutaj ciężko. Już na maksa zaczęło mnie to denerwować. Zresztą ja mieszkam w Krakowie od 2 lat i ja 2 lata jestem bez samochodu. Ja w Czarnkowie miałam swoje autko, miałam swoją Audicę starą, ale nie przywiozłam jej tutaj, bo ten samochód naprawdę był tak stary, że ja bałam się, że nim nie dojadę, więc nawet nie próbowałam. W każdym razie tak, zaczęłam już robić jakieś kroki w kierunku tego, żeby mieć swój własny samochód. Nie powiem wam jeszcze, jakie to będzie auto. Myślę, że możecie być zaskoczeni, ale byłam nawet ostatnio na jazdach próbnych i było bardzo fajnie, więc myślę, że właśnie na tym samochodzie będę się skupiać. Kiedy dokładnie będę go miała, nie wiem, ale jakieś kroki już są w tym kierunku robione. Jak się czujesz, będąc sama po tylu latach w związku? Boże, teraz jak patrzę, to połowę pytań mam o tym, jak to było u mnie w związku, albo jakichś chłopaków, no nieważne, lecimy. No w sumie ja już to też mówiłam nieraz, że ja w swoim życiu, ja pół mojego życia byłam w związku, w sensie wiecie, ja poszłam do gimnazjum i w gimnazjum, jakoś w połowie gimnazjum znalazłam sobie takiego pierwszego, poważniejszego chłopaka, wcześniej tam też miałam jednego, ale znam. Nie zaliczajmy tego. I miałam takiego swojego pierwszego poważnego chłopaka, z którym byłam przez 3 lata. Później się rozstaliśmy w technikum i
bardzo krótko po tym czasie byłam z Mikołajem przez 4 lata i teraz jakby rozstaliśmy się, więc ja przez całe tak naprawdę moje życie takiego dorastania i w ogóle byłam w związku i jeżeli chodzi o to, jak się czuję lepiej, to chyba czuję się lepiej teraz sama, dlatego że jest to nadal dla mnie coś takiego nowego. Nie wiem, mam teraz więcej czasu dla siebie, bardziej skupiam się na sobie, na jakichś swoich rzeczach, ale wiadomo, że czasem na przykład mam tak, że ostatnio zaczęłam to zauważyć, bo wcześniej tak w ogóle nie było, a ja teraz jestem wolna od czerwca i wcześniej w ogóle tego nie zauważyłam, ale na przykład teraz jak czasem siedzę sobie, nie wiem, siedzimy na dole i siedzi sobie Karol z Werką, siedzi sobie Trąba z Marcysią i ja jestem taka sama i na przykład widzę, że o, tutaj ktoś sobie daje buziaczka, tutaj się ktoś przytuli, tu ktoś się złapie za rękę, to jestem taka, że no trochę mi tego brakuje, ale jednak mimo wszystko czuję się dobrze, nie czuję takiego, że muszę mieć teraz drugą połówkę. No, czuję się świetnie w moim pokoju, na mojej super mięciutkiej pościeli. To jest też główny taki wyznacznik, że po prostu po raz pierwszy od bardzo, bardzo, bardzo długiego czasu mam takie swoje życie, z którym nie muszę się dzielić z nikim i jest w sumie spoko. Zobaczymy, na jak długo. Jeżeli będziesz z masnym olem, to będziesz się nazywać masny mur. Czego nie lubisz w sobie najbardziej? Wydaje mi się, że generalnie staram się siebie akceptować i siebie ogólnie lubię, ale jeżeli chodzi o takie cechy charakteru, których w sobie jakby no nie przepadam za nimi, to jest to na pewno to, że ja jestem taka, jak to powiedzieć, to taka jestem taka miękka pipa, że jak czasem na przykład coś mi się nie podoba, to ja nie powiem komuś, że coś mi się nie podoba, bo ja się boję, że ja komuś zrobię przykrość, albo że ten ktoś się na mnie obrazi i się pokłócimy, a na przykład wcale nie o to chodzi. No nie umiem mówić wprost ludziom jakichś przykrych rzeczy, tak. Taka jest moja chyba największa wada. No i to, że się wszystkim przejmuję i że wszystko tak Patecki, dzisiaj rozmawiałam z Patecem i on to tak idealnie ujął, że ja się za bardzo się zastanawiam nad różnymi rzeczami i czasem w mojej głowie mam coś takiego, że myślę, że ktoś ma do mnie coś, że ktoś ma jakąś spinę do mnie, a w rzeczywistości wcale może tak nie być, no więc to są takie dwie rzeczy, w których w sobie nie lubię. Czy jakbyś znalazła sobie teraz chłopaka, to czy od razu pokazałabyś go w sieci? Myślę, że to jest zależne od wielu różnych czynników, no właśnie też między innymi od tego, czy na przykład ten chłopak działałby już sobie coś wcześniej w internecie, czy byłby totalnie nowym. Głównie tutaj wydaje mi się, że chodzi o takie zaufanie, bo jednak to jest trochę słabe, że ja teraz, znaczy nie mówię, że tylko ja, ale właśnie osoby, które są jakieś tam bardziej popularne, muszą bardzo zwracać uwagę na to, z kim się zadają, z kim się poznają, jakie ten ktoś ma wobec nas jakby intencje. Wydaje mi się, że od razu bym na pewno nie pokazała, ale raczej jakbym była kiedyś w związku, to chciałabym nagrywać na przykład jakieś filmy z tym chłopakiem czy coś. A będzie seria z Simsów. I słuchajcie, ja ogólnie ostatnio wpadłam na taki pomysł, możecie mi napisać w komentarzu, co o tym myślicie. Ja dotychczas rzucałam na swój kanał 2 filmy w tygodniu i były to filmy lifestyle'owe. Ja z początku, jak zakładałam kanał, to miałam w planach nagrywać jeden film lifestyle'owy i jeden film gamingowy w tygodniu, ale ostatecznie przestałam w ogóle grać w gry. Jakoś tak po prostu strasznie odwidziało mi się granie w gry komputerowe. Nie grałam już nawet w Simsy i wiedziałam, że przymuszałam się trochę do tych odcinków. Później nie byłam z nich za bardzo zadowolona, one robiły jakieś tam gorsze wyniki, też mnie to trochę demotywowało, więc zaczęłam robić po prostu filmy takie, jakie lubię nagrywać, czyli właśnie tu jakieś jedzonko z TikToka, tu jakieś challenge, takie lifestyle'owe filmy. Ale ostatnio pomyślałam sobie, że w sumie zachciało mi się bardzo grać ostatnio w gry. W sensie gram w tego Among Usa, w Simsy mam ochotę pograć, oglądam nawet sobie jakieś filmiki, gameplaye i tak dalej. I wiem, że na pewno nie wszystkich z was to interesuje, ale wiem, że też, że część z was tęskni za tymi odcinkami z Simsów i pomyślałam sobie właśnie o tym, żeby na przykład zmienić dni publikacji filmów na poniedziałek, czwartek i niedzielę, gdzie w poniedziałek i czwartek byłyby filmy lifestyle'owe, a w niedzielę czasem, bo to by była taka ruchoma data, że czasem by się na przykład coś pojawiło, a czasem nie, na przykład pojawiłby się, nie wiem, odcinek z Among Usa, gdzie gramy wszyscy z ekipą, albo na przykład odcinek z Simsów, taki bardziej gameplay, taki fabularny. Też ja jestem ostatnio zajawiona na grę w Simsy, ale taką samą sobą, że wiecie, tworzę sobie swoją historię i w ogóle. Także no, dajcie mi znać, co o tym sądzicie i jakie filmy, z jakich gier chcielibyście u mnie zobaczyć, to może to rozważę i już niedługo zaczniemy wprowadzać taką zmianę na kanał. Kolejne pytanie to, kiedy kot w domu ekipy? Tutaj musicie zrobić spam do
fryzoluszka, żeby się zgodził na kota, bo jest jednym przeciwnikiem kota. Nie no, ja ostatnio mam straszną taką fazę, że chciałabym mieć kota. W domu ekipy jeden nie było takiej możliwości, bo po prostu nie można było mieć zwierząt, ale tutaj można i ja jestem na różnych grupkach. Widzę, jak ludzie ogłaszają te koty i jestem taka, że chciałabym każdego wziąć. Tutaj nawet ostatnio widziałam takie ogłoszenie, że był kotek, który miał jakby... To było tak jakoś napisane w tym opisie, że to mnie tak rozczuliło, bo było napisane, chwila, że były trzy koty i te dwa już znalazły domy, a ten jeden spędza noce na te zimne noce na dworze i ja byłam taka, Boże nie, ja go muszę wziąć do domu, bo przecież tak mi szkoda tego kota, że masakra. I zrobiliśmy głosowanie, ale no niestety nie każdy się zgodził. Głównie przez to, że kot mógłby zniszczyć tutaj dużo rzeczy, także kiedy kot w domu ekipy? Nie wiem. Myślę, że może jest jakaś nikła szansa na to, że jeszcze wszystkich przekonam, ale na razie muszę się chyba z tym wstrzymać. Czy byłaś kiedyś w toksycznej relacji? Ja w sumie jakoś tak nigdy nie wypowiadałam się na takie tematy. Jak robiłam Q&A na Instagramie, to też wolałam na przykład odpowiadać na takie bardziej przyjemne pytanka. W ogóle nie wypowiadałam się na takie tematy, chociaż ostatnio, jakiś czas temu coś o tym powiedziałam. Nie pamiętam dokładnie, co to było. Chyba właśnie a propos jakichś toksycznych relacji. Ja zobaczyłam, że dużo osób właśnie napisało do mnie na priv poradę i wtedy stwierdziłam, że kurde, dużo jest osób, które są w młodym wieku i mają jakieś na przykład takie problemy w stylu, że właśnie są w takiej toksycznej relacji i stwierdziłam, że warto w sumie o tym powiedzieć, jakieś tam moje doświadczenia i tak dalej. Więc tak, byłam w takiej relacji, nawet byłam w kilku takich relacjach i było to na początku, przyjaźniłam się z jedną dziewczyną, która okazała się strasznie toksyczna. Ja nie będę się wdawać w szczegóły, co tam się w tej naszej relacji działo i tak dalej, ale wiem, że bardzo źle na mnie wpływała pod tym względem, że w gimnazjum, bo to było w czasach gimnazjum, strasznie odsunęłam się od całej mojej jakby rodziny, strasznie odsunęłam się od mojej mamy, mega się kłóciłyśmy i to był naprawdę najgorszy taki okres w moim życiu. Aż mi się... Jezus Maria. Były, wiecie, takie sytuacje, że musiałam chodzić nawet do psychologa, do jakichś takich... Po prostu moja mama już też nie wiedziała, co robić i ja nie umiałam jakby... Nie umiałam zrozumieć tego, że ta moja przyjaciółka wprowadza mnie w taki jakby vibe z moją rodziną i w ogóle i byłam zła na moją mamę, że ona mi o tym mówi i że ona ją jakby oskarża. Po czym zerwałam z nią nagle kontakt, bo pokłóciłyśmy się i ona też zrobiła mi straszne świństwo, więc ja jakby urwałam z nią kontakt. I nagle, jak ręką odjął, wszystkie jakby problemy takie zniknęły. Ja z moją mamą teraz mam kontakt jak z najlepszą przyjaciółką, codziennie piszemy i w ogóle. No i to tak a propos takiej toksycznej przyjaźni, byłam też w toksycznym związku, który też niełatwo było mi zakończyć, bo nigdy takie toksyczne relacje nie są łatwe do zakończenia. Bo to jednak, no na tym, wydaje mi się, że na tym polegają takie toksyczne relacje, że to jest coś takiego, że wy sobie zdajecie sprawę, że to jest złe, ale jednak ciągnie was do tej osoby i jesteście tacy pogubieni, więc moja rada na takie toksyczne relacje, to żeby po prostu je urwać. Jak już jesteście świadomi tego, że coś jakby relacja z jakąś osobą nie daje wam szczęścia, tylko was bardziej pogrąża, to to jest taki pierwszy krok, że jeżeli już w ogóle o tym pomyśleliście, to trzeba to po prostu zakończyć i tyle. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale ja tak zrobiłam właśnie w tych dwóch przypadkach. Najpierw z tą moją przyjaciółką, później z tym moim byłym chłopakiem i to była najlepsza decyzja w moim życiu. Ile średnio zarabiasz miesięcznie? Nigdy na ten temat się nie wypowiadałam, bo jakby też wydaje mi się, że w Polsce jest takie nadal przeświadczenie, że się nie mówi o tym, ile się zarabia, ale stwierdziłam, że w sumie mogę wam o tym opowiedzieć. Generalnie to jest tak, że z wypłatami z YouTube'a jest bardzo różnie. To nie ma czegoś takiego, że zarabiacie, nie wiem, 3, 10, 20 tysięcy miesięcznie cały czas. To jest bardzo jakby... To zależy od też bardzo wielu rzeczy, od wyświetleń, od tego, ile macie reklam, jak długie macie filmy i tak dalej, więc to są bardzo różne kwoty. Plus też przychodzą tutaj różne współprace, które czasem są, czasem ich nie ma, czasem są za mniejsze, czasem są za większe pieniądze, ale mogę wam powiedzieć, że tak średnio najmniej z YouTube'a, powiem może z YouTube'a może, bo te współprace to jest dla mnie jeszcze nadal odległy temat. Najmniej zdarzyło mi się zarobić z YouTube'a 6 tysięcy, najwięcej 25 tysięcy. Coś koło tego, ale mówię wam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo różne. Czy to prawda, że nie szukasz nikogo na siłę? Tak, to jest prawda i ja zawsze mówiłam to wszystkim moim jakimś znajomym, którzy, bo akurat jakby rozumiem to, że to pytanie dotyczy chłopaka, dziewczyny. Zawsze to wszystkim moim znajomym mówiłam, jak byli jacyś smutni i że o Jezus, nie mogę sobie znaleźć drugiej połówki i tak dalej. Nie da się znaleźć sobie drugiej połówki, w sensie ja mam... Bo jest moje zdanie, że nie da się szukać sobie chłopaka, albo nie wiem, że kogoś znajdujesz, łapiesz i wiesz, no ty będziesz moim chłopakiem. To nie ma, moim zdaniem to totalnie nie ma sensu. Właśnie miłość i związki
według mnie przynajmniej przychodzą w takim najmniej oczekiwanym momencie i serio, jak przestaniecie się starać i przestanie wam zależeć, to nagle się ktoś znajdzie. Tak było w moim przypadku, wiem, że tak było też w przypadku moich przyjaciół, na przykład z Czarnkowa, jakichś moich znajomych, z którym się trzymam do dzisiaj, więc tak, nie szukam nikogo na siłę i wam też radzę nie szukać nikogo na siłę, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Jestem po swoich połowinkach i tak z ciekawości, jak wspominasz lata liceum? Fajne pytanie, ja bardzo lubię opowiadać jakieś historie ze szkoły, z podstawówki, z gimnazjum, ogólnie z mojego dzieciństwa i tak z mojego życia. Ja akurat byłam w technikum, ale myślę, że to nie ma najmniejszego znaczenia. Jeżeli chodzi w ogóle o te lata, to wspominam je w sumie tak neutralnie, dlatego, że nie było jakoś super, ale też nie było jakoś mega źle. Miałam taki okres, że bardzo nie chciałam chodzić do szkoły w drugiej technikum. Dużo się wtedy też u mnie działo, ja się wtedy też rozstawałam z chłopakiem. Jakieś tam były dymy i pamiętam, że ten okres właśnie pierwszej i drugiej klasy technikum to było coś takiego, że ja jeszcze przeniosłam się do tej szkoły, więc też byłam cała taka no obstrana po prostu, że jak mnie przyjmą ci ludzie i tak dalej. Okazało się, że mam, znaczy tak myślałam, że mam bardzo fajną klasę, która jest mega super zgrana i tak dalej. Ale później właśnie w drugiej, w trzeciej, w czwartej klasie porobiły się straszne grupki, każdy na siebie napierdzielał, no nie ma się co dziwić, jakby ja byłam w klasie, w której były 20 dziewczyn i dwóch chłopaków, a wiadomo jak to jest z laskami, po prostu dziewczyny są ciężkie w obsłudze, dlatego ja zawsze wolałam spędzać sobie czas z chłopakami, bo oni są po prostu mniej problemowi. Był to dla mnie taki neutralny czas, dlatego że ja starałam się nie żyć w tych całych dramatach koleżanek z mojej klasy, wiadomo, że tam plotki ploteczkami, ja to zawsze sobie lubiłam posłuchać co się dzieje, ale jakoś tak zawsze stałam sobie z boku i miałam takie zupełnie inne myślenie a propos tych ich problemów. Dla mnie to były problemy, bo jakoś nigdy nie angażowałam się w rzeczy w stylu, że o Boże, ta dziewczyna kupiła sobie takie same buty jak ja? Super. Serio, były takie jakieś dziwne rzeczy. No i zawsze i tak wolałam sobie wyjść na przerwę z moim kolegą z innej klasy. No także ja nie byłam za bardzo związana z moją klasą i dlatego też nie poszłam na moją studniówkę, bo po prostu jakoś tak, no nie czułam po prostu związania. Nie miałam z nikim spiny, ale też z nikim się super nie lubiłam. Były tam jedna, dwie dziewczyny, z którymi się trzymałam i nawet po technikum się jakiś czas spotykałyśmy i ogólnie było spoczko, ale generalnie no bez zdania. Nie mam zdania na temat moich lat w technikum. Było po prostu tak neutralnie. Wiem, że to też pewnie mój kontakt z ludźmi z klasy też wynikał pewnie z tego, że ja się zrobiłam w technikum strasznym nudziarzem, w sensie ja nie chodziłam na imprezy, bo mi się nie chciało. Ja byłam nieraz zaproszona na jakieś właśnie na jakieś kluby, na jakieś coś tam, a ja stwierdzałam, że nie chcę mi się w sumie iść. Ja też miałam tak, że wiedziałam, że moja mama by się pewnie martwiła i by mnie pewnie nie puszczała na jakieś imprezy, więc ja nawet nie pytałam. Chociaż w sumie może bym nie puściła, nie wiem, ale no, głównie właśnie dlatego, że mi się nie chciało po prostu z nimi wychodzić i jakieś takie miałam inne podejście do spędzania czasu wolnego niż oni. Jak poradziłaś sobie z przeprowadzką? Czy było to dla ciebie ciężkie? Tutaj nie wiem, czy chodzi o przeprowadzkę z domu ekipy 1 do domu ekipy 2, czy moją przeprowadzkę do Krakowa. Ja opowiem o mojej przeprowadzce z Czarnkowa do Krakowa, bo wydaje mi się, że to jest ciekawsza opowieść niż między jednym domem a drugim, bo to już w sumie później nie miało znaczenia. Jeżeli chodzi o moją wyprowadzkę z domu rodzinnego, to było to strasznie, strasznie ciężkie dla mnie i właśnie też przez to, że ja załapałam taki naprawdę bardzo fajny kontakt z moją mamą i ja bałam się jej powiedzieć, że ja się wyprowadzam z domu, ja też sama nie byłam do tego przekonana, to generalnie wyglądało tak od początku, że ja byłam wtedy z Mikołajem i on miał jechać do Krakowa właśnie, żeby współpracować z Karolem. Ja akurat wtedy kończyłam szkołę, więc jakby to był idealny czas i on mi tak rzucił, że ej, przeprowadzamy się do Krakowa, bo coś tam, no nie, że chciałbym tam przyjechać, współpracować z Karolem i w ogóle, że jest taki pomysł, że jest ekipa, jest dom ekipy. I ja byłam taka, że wolałabym nie, ale ja też nie chciałam go zostawiać z tym samego, nie chciałam być w związku na odległość i w sumie tak trochę bez żadnego planu pojechałam po prostu za nim. I Jezu, pamiętam jak dziś, jak musiałam o tym powiedzieć mojej mamie i ja zawołałam ją do mnie do pokoju i ona usiadła na łóżku i ja jej powiedziałam, że mamo, jest taki plan, że się wyprowadzamy z Mikołajem do Krakowa, bo będziemy współpracować z tymi, z tymi, z tymi ludźmi. Może mi się coś uda, może nie, może coś tam zacznę działać sobie z nimi. I moja mama tak słuchała o tym i ona totalnie się chyba nie spodziewała w ogóle, że ja wyjadę z czymś takim, no bo nigdy się nie zapowiadała na to, że ja się wyprowadzę. I siedziała i po prostu się
nie odezwała, wstała i wyszła. Wyszła z mojego pokoju. I ja byłam taka, że Boże, co ja zrobiłam i co ja, jak ja mam to teraz rozwiązać i w ogóle i się tak przejmowałam, no ale zaraz pogadałyśmy sobie na spokojnie i nie było tam żadnej spiny, właśnie mama się martwiła właśnie, czy ja sobie dam radę i tak dalej. No ale ostatecznie no nie miała nic przeciwko, no ja już też byłam pełnoletnia, więc też nie mogła mi za bardzo nic powiedzieć. No i co? No i pomogła mi tam ogarnąć te wszystkie mieszkania i tak dalej, no i się wyprowadziliśmy. Ale ten dzień rozłąki był straszny dla mnie, bo ja byłam tak bardzo niegotowa na wyprowadzkę z domu. Ja tak płakałam, wiecie, tu ktoś inny się wyprowadza z domu, to o, zajebiście, coś tam, mam własne mieszkanie, fajnie będę samodzielna i tak dalej, ale ja nie byłam wtedy samodzielna, ja się musiałam wszystkiego od podstaw jakby tak uczyć. Serio, ja jestem jedną z tych osób, która boi się zadzwonić po pizzę, bo nie lubi gadać przez telefon, a tu nagle własne mieszkanie, trzeba było ogarniać wszystkie rzeczy, typu internet, jakieś tam czynsze, nie czynsze, rozmowy z właścicielką mieszkania, no kurde, przerąbane były te czasy, strasznie trudne dla mnie. Ja na początku to w ogóle wracałam co 2 tygodnie do domu, bo ja tam nie mogłam wytrzymać, jak ja jechałam z Krakowa do domu, to byłam najszczęśliwsza na świecie, a jak wyjeżdżałam z domu do Krakowa, to ja wręcz płakałam i nie chciałam w ogóle tam jechać, no nie? Bardzo ciężkie czasy dla mnie, ale teraz już jest okej, po jakimś czasie to się zmieniło i już teraz takie przeprowadzki w sumie nie robią na mnie większego wrażenia, bo też myślę, że cała moja rodzina się przyzwyczaiła do tego, że mieszkam tak daleko, przyjeżdżam sobie raz w miesiącu, raz na 2 miesiące, na jakiś dłuższy okres i też sobie fajnie spędzamy czas, więc teraz już jest wszystko dobrze. Co ci przeszkadza w byciu rozpoznawalnym? I tutaj to jest taka rzecz, która najbardziej mi przeszkadza i w sumie taka jedyna, nie no, pewnie się znajdą jeszcze jakieś poboczne pierdoły, ale taka najważniejsza rzecz, która mi przeszkadza, to właśnie to, o czym mówiłam już wcześniej a propos tego, czy bym pokazała chłopaka, czy coś tam. To chodzi właśnie o to, że trzeba uważać na to, co się mówi, na to, co się robi przy każdym. Wiecie, trzeba po prostu być cały czas czujnym a propos poznawania nowych ludzi, czy ten ktoś nie chce cię wykorzystać, bo naprawdę ludzie w tych czasach są okropni czasem, naprawdę. Nie mówię, że wszyscy, ale naprawdę zdarzają się takie egzemplarze, że ja czasem jestem w szoku, jak można, wiecie, wykorzystywać kogoś, albo nie wiem, udawać, że się kogoś lubi, tak naprawdę, żeby tylko coś zyskać. No i to mnie chyba tak najbardziej wkurza, że brak takiej swobody w poznawaniu nowych ludzi. Tak, tak bym to nazwała. Dobra, i ostatnie już pytanie w tym odcinku, które musiało się pojawić, bo pojawiało się bardzo często, no i nie sposób go było nie zauważyć, to czy rzeczywiście co sądzę o odejściu Mikołaja z ekipy? Tak szczerze to nawet nie wiem, czy wrzucę to pytanie, bo chciałabym to powiedzieć jakoś tak, wiecie, ładnie z sensem, a pojawiało się też dużo pytań odnośnie tego, czy się jakby, czy odpowiem na jego story, bo tam napisał dużo rzeczy też o mnie. No mi jest strasznie przykro, jest mi strasznie szkoda, że tak się stało. No bo ja z Mikołajem miałam najlepszy kontakt w ostatnim czasie. Dlaczego nie wypowiadałam się na tym na Instagramie, ani nie odnosiłam się do tego nigdzie? Dlatego, że no po prostu wczorajsza informacja była dla mnie strasznym szokiem i nie wiedziałam nawet, co mam powiedzieć. W sensie nawet teraz nie wiem, co mam powiedzieć poza tym, że jest mi po prostu, no jest mi smutno, jest mi szkoda, bo Mikołaj mimo wszystko, mimo tego, że już nie jesteśmy razem, był dla mnie bardzo ważną osobą i nadal jest, w sumie przecież nie umarł, pytany. Nie wiem, czemu aż tak to przeżywam, tak szczerze, bo nadal mamy kontakt, nadal będziemy mieć kontakt, mam nadzieję. No i jest mi po prostu tylko przykro. Ja wiem, że on sobie poradzi, wierzę w niego. Wiem, że nagrywanie tych vlogów w Warszawie sprawia mu radość, że poznaje tam dużo osób, wiem, że czuje się tam dobrze, co jest najważniejsze, więc no nie pozostaje mi nic innego niż po prostu życzyć mu powodzenia. Ja będę zawsze trzymać za niego kciuki. No i co, no i świat się nie kończy, no nie? No, także podsumowując w sumie tą całą sytuację, to jest mi bardzo przykro, ale wiem, że po prostu, no, czasem tak się zdarza, ludzie podejmują różne decyzje, ja będę Mikołaja wspierać na pewno w jego dalszych poczynaniach, w jego dalszych pomysłach, na pewno kontakt będziemy mieli nadal. No i co? Nie pozostaje mi nic innego niż po prostu życzyć mu szczęścia, a wam w sumie podziękować już za ten odcinek. Pa!